Dziękuję. Poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. W ustawie o nasiennictwie wpisany jest zakaz rejestracji odmian genetycznie modyfikowanych w Krajowym Katalogu oraz zakaz obrotu materiałem siewnym genetycznie zmodyfikowanym. Zaś w ustawie o paszach zakazu stosowania GMO jako pasze i w produkcji pasz. Jak pan minister ocenia skuteczność prowadzonych badań i kontroli, szczególnie pasz sprowadzanych z zagranicy oraz materiałów siewnych? Czy system nadzoru i kontroli jest szczelny? Jak statystycznie wyglądają wyniki kontroli? Dużo mówi się o wprowadzeniu nowego systemu podatkowego w rolnictwie. Mam pytanie, jakie kryteria ministerstwo rozważa w zastosowaniu w odniesieniu do podatku? Czyli powiedzmy będzie to podatek od przychodów ryczałtowych i tak dalej. Prosiłbym o taką odpowiedź. Jeszcze nigdy w obszarze działania ministerstwa nie było tak głębokiej wymiany kadr, jak to ma miejsce w tej kadencji. W miejsce specjalistów z długoletnią praktyką zostali zatrudnieni nowicjusze, nie zawsze związani z rolnictwem. Czy nie obawia się pan, że ta sytuacja może doprowadzić do kryzysu w realizowaniu zadań w obszarze rolnictwa? Dziękuję bardzo. Dziękuję.